Omawiamy wszystkie partie polityczne, dzisiaj trzecia droga. Niesamowicie dziwny twór wyborczy, bo właśnie, dwie partie, które go tworzą, Polska 2050 Szymona Hołowni oraz PSL zarządzany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, są tylko i wyłącznie koalicją wyborczą, która zapowiedziała, że jak do Sejmu wejdzie, to w sumie się rozdzielą i to nie będzie taka cały czas koalicja, to jest tylko teraz, na wybory i wynikają z tego różne dziwne rzeczy. Tak jak na przykład to, że trochę ciężko zakwalifikować gdzieś trzecią drogę na takiej osi światopoglądowej, jak i to, że mają na przykład dwa osobne sztaby wyborcze, co też nie ułatwia, ale no próbując to, no Polska 2050 to jest taka partia chadecka, byśmy ją nazwali, w takim zachodnim rozumieniu chrześcijańskiej demokracji, dosyć liberalna, zielona też na wielu poziomach, a PSL jest no ideowo, przynajmniej tak tradycyjnie, partią agralną, taką centroprawicową, obecnie też posiadającą bardzo liberalny sznyt, więc ideowo ta koalicja jest ciężka do uchwycenia, ale spróbujemy chociażby przedstawiając wam takie programy powiedzmy wspólne i rzeczy, które łączą i które są ogłaszane jako taki ich, nazwijmy to wspólny program. Zaczynając od gospodarki, mamy tutaj bardzo dużo liberalizmu i nastawienie na przedsiębiorców, wolny rynek i taką chyba próbę zagarniania elektoratu Konfederacji. Z takich postulatów mamy na przykład dobrowolny ZUS dla mikroprzedsiębiorstw, które są zagrożone tutaj niewypłacalnością. Mamy obietnicę niepodnoszenia podatków do 2026 roku. Ciekawe, że nie 50. Wprowadzenie rodzinnego PIT-u, który ma jakby wiecie sprawiać, że im masz więcej dzieci, tym mniej PIT-u płacisz. Proste podatki, które jak zawsze mówimy są yetim polskiej polityki, znaczy wszyscy słyszeli, nikt nie widział, każda partia obiecuje. Nie wiem, czy każda partia obiecuje yetiego, ale zostawmy to. VAT i PIT dopiero od zapłaconych faktur, ZUS, który ma opłacać chorobowe pracownika, a nie pracodawca, jeszcze jakieś tam rzeczy w stylu 800+ dla tylko pracujących osób. I widzicie w tej gospodarczej części mocne skupienie się na takim liberalnym programie skierowanym mocno do przedsiębiorców, przy jednoczesnych jakichś tam obietnicach socjalnych w stylu akademiki za złotówkę dla studentów spoza wielkich miast, czy asystenci dla osób z niepełnosprawnością. Ale jednak mimo wszystko ten program jest głównie programem liberalnym. Jeśli chodzi o światopogląd, to wydaje się, że trzecia droga gra obecnie dużo bardziej gospodarką niż światopoglądem, ale jeśli już jakoś musielibyśmy nazwać ten uwspólniony światopogląd Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, czy tam PSL-u i Polski 2050, powiedzielibyśmy, że taki bardzo centrowy, tutaj wiecie, z zapowiedzi na przykład Hołowni, który mówi, że kwestia aborcji powinna zostać rozwiązana w drodze referendum, jest taki przykład dla nas takiego bardzo centrowego podejścia Hołowni. Mamy dużo działań skupionych na depolaryzacji społeczeństwa, nawet hasło ich wyborcze, dość kłótni, do przodu, sugerowałoby, że właśnie to jest taki bardzo, no, centrowy pod takim względem właśnie tego, gdzie się chce plasować między PiS-em a Platformą, powiedzmy, że gdyby to był jakiś wyznacznik. Z takich rzeczy światopoglądowych można by im zaliczyć może edukację, mają takie bardzo nowoczesne podejście do edukacji, chcą bardzo podnosić edukację, mówią o 6% PKB przeznaczonym na edukację i tak dalej, więc powiedzmy, że to jest jakaś taka światopoglądowa w pewien sposób rzecz, takie jakby patrzenie w przyszłość, w sensie promowanie tej wizji, że przyszłość ważna, więc edukacja. No i w sumie chyba mamy największe skupienie się ze wszystkich partii w tych wyborach na osobach z niepełnosprawnościami, jakby różnych postulatach dla nich, czy też ich opiekunów. To jest taka rzecz, o której faktycznie też dużo mówią. Tak jakoś byśmy określili ich światopogląd, no bardzo po prostu centrowy i nastawiony gdzieś tam tak ideowo na przyszłość. Jeśli chodzi o propozycje dla młodych, to po pierwsze mamy te akademiki za złotówkę dla studentów spoza wielkich miast, o których już mówiliśmy, a także jeśli chodzi o cały rynek mieszkaniowy, to uwolnienie gruntów komunalnych, żeby więcej się budowało, oraz mówią coś o budowaniu tanich mieszkań na wynajem, więc to jest jakaś ich odpowiedź na kryzys mieszkaniowy, ich propozycje. Do tego przez ten taki zielony charakter, szczególnie Polski 2050 w tej koalicji, mamy dużo bardzo postulatów dotyczących zielonej energii, odchodzenia od węgla, neutralności klimatycznej do 2050 roku, ogólnie tego typu spraw dosyć właśnie takich zielonych. Na zakończenie coś, co oni sami podają, że jest po prostu gratką dla młodych, czyli bilet za 150 zł, który ma pozwalać jeździć jakby wszystkimi formami transportu publicznego po całej Polsce. Że jakby jeden bilet za 150 zł i możecie sobie jeździć wszędzie. Więc to jest taka też propozycja, którą oni sami nazywają wręcz, że jest to dla młodych. Ale przejdźmy do naszego ulubionego segmentu, czyli kontrowersje, w którym możemy sobie pośmiać się z każdej partii. Pierwsza kontrowersja trzeciej drogi, czy tam taka rzecz, o której możemy tu powiedzieć, to to, że właśnie oni są bardzo ciekawi ideologicznie. To znaczy, ciężko nam pogodzić mimo wszystko istnienie PSL-u i Hołowni w jednej partii. O ile to jakoś działa ewidentnie, jakoś tam się dogadują i jest okej, no to jest to takie, wiecie, ciężko tak ubrać ich w jakąś taką jedną konkretną narrację, w której chcielibyśmy ich widzieć i ciężko tak powiedzieć do końca, czym dokładnie są i jak de facto zachowają się dokładnie zaraz po tym, kiedy zostaną już wybrani do Sejmu. Druga kwestia to to, że nieprzekroczenie progu przez trzecią drogę byłoby gigantycznym problemem dla całej opozycji anty-PiS i tutaj kontrowersja jest taka, może nie tyle, że mogą nie przekroczyć progu, co to, że nie ogarnęli zawczasu, albo nie chcieli ogarnąć, to jest inna kwestia, tego, żeby stać się jedną partią, to rodziłoby problemy, oczywiście, ale mieliby próg 5% i byli teraz bezpieczni, a nie próg 8% i martwili się o to, czy wejdą do Sejmu. Jeśli mielibyśmy tak szybko rozbić po jednym małym zarzucie do jednej i drugiej partii, to wydaje nam się, że zarzuty do Polski 2050, do Hołowni w szczególności, to właśnie taki ultracentryzm i to, że niektórzy uważają, że Hołownia ucieka od bardzo trudnych tematów właśnie w imię takiego, wiecie, że no ja nie wiem, zobaczymy jak ludzie powiedzą, a do PSL-u klasyczny zarzut od zawsze, który też się zawsze z niego śmiejemy, czyli PSL wejdzie w koalicję z każdym, zawsze. Na zakończenie można jeszcze powiedzieć o tym, że trzecia droga czasami wydaje się, według niektórych oczywiście, ma taki problem, że
nie ma łatwości w ustawianiu się jakoś względem Koalicji Obywatelskiej. To znaczy, czasem chciałaby być bardzo osobna od nich, czasem jest trochę bliżej i potem kończy się takimi sytuacjami jak ten marsz, nie ten teraz, tylko ten 4 czerwca, no, w którym okazało się, że mieli nie przyjść, a potem przyszli, ale nie przemawiali, bo się gdzieś zgubili i jakby nie dostali mikrofonu i nie mówili, ale jednak byli. Takie rzeczy trochę nie działają dobrze. I to by było na tyle. Sprawdzajcie inne partie.